No cześć. No cześć, nagrywam ochronną część z tej gry Portal 2. GLaDOS, coś tutaj opowiada teraz, że symuluje cały... Co? Symuluje ciągły światło dzienne. Dodaje co do tlenu? Rozpylona adrenalinę. To dlatego jest taka nakręcona i nie śpi, i nie je. Tylko biega i testuje. Lecą patrzeć. Przepraszam. Tak wyglądało, nie? Jakby o, można. Czyli gdzieś tutaj też. Tu chyba z powrotem. Tutaj iść, no. Po tych schodkach. O, właśnie tutaj. A ja chciałem tam. Ulala, co to ma być? Nie widziałem. Dwa na raz. No, to musi. Zaczekaj, tam musi być. Fantastico. Fantastico. Dentastico, fantastico. Fantastico, dentastico? No. Mm. Kurczę, ale wymiatasz. Ja cię kręcę. Czytasz? No, pamiętam, jak ty będziesz żyć, a ja nie będę żyć. Hmm. Nie, dobra, sorry, kurczę, ja zapomniałem, że my nagrywamy. A ja sobie tu czytam dla siebie. Nie? Sorry. Nie wiem, co powiedziała. Chcieliście przeczytać. Jak nie przeczytaliście, to... Ja wiem, że... Możecie wrócić. Że tam z piosenki, tam z pierwszej części, że... tam było, że... że ona będzie rzecz, a ja nie będę rzecz. Aha, okej. Okay. Jakiś naukowiec napisał, że wyglądasz głupio. Tak, dzięki. Serdecznie. Etam, co stary, brodaty inżynier może wiedzieć o modzie? Pewnie nawet... A nie, czekaj, to kobieta. A, i tak. Czekaj, tu widzę, że ma dyplom nauk medycznych w dziedzinie mody z Francji. No to... Czyli zna się na modzie chyba. Za nisko trochę? To może tak. Mm. Dziękuję. Cel zgubiony. No wieżyczko, zaraz ci pokażę, że to jest cel zgubiony. No to pokazałeś. Co się stało? Zginąłem. No toś pokazał. No, pokazał on coś. Dzięku. Niżej sobie daj ten niebieski chyba. Dobra, ja ten. A ten niebieski jakbyś dał troszeczkę dalej? Mhm. A teraz spróbuj. Ją złapać. No widzisz. Dziękujemy bardzo. No cześć. No cześć, nie, nie no tak. Nie chciałem tego powiedzieć. Nie chciałeś? Nie, nie chciałem. Dzień dobry, wieżyczki, jak tam leci? Wyglądają na zadowolone. No tak. Wyglądają. Zajęte swoimi sprawami, doglądają całego tego świata. No. Ty im tutaj psujesz wszystko. Ty psują. Ja jestem psujem? Trochę tak. Chociaż nie, w sumie testujesz, nie? Ona ci kazała testować i ty testujesz. No to wszystko w porządku. Uf, ale wpadłeś tam jak Chuck Norris. Dzień dobry. No nie, Chuck Norris tak nie robi. Chuck Norris nie dałby się postrzelić. Ucho mnie swędzi. Oj. Głupie wieżyczki. Aha. Nieźle. No przecież możesz portal za nimi zrobić. Hello. Tak. Ale żeby tam przejść, nie? Za nim, tak jakby. Kumasz? No wiem, o co chodzi. To chodzi o to, że mam zrobić. Chodzi o to, żebyś nie żeby nie wyjdziemy w błoto. Żeby tak. Może być tak, nie będzie. Przeglądamy listę obiektów testowych. No takie sobie, takie. Z twoim nazwiskiem pewnie chodzi o jej rodziców, nie? Że niby znalazła jej rodziców. A czy myśmy już tego nie nagrywali? Czy myśmy już tu nie byli? Nie byliśmy. Czy coś nam się z save'ami nie porobiło? To chyba chodziło, bo ty chyba sobie w to grałeś. No ja już w to kiedyś grałem, oczywiście. Bo ja wcześniej to sprawdzałem i dlatego. Aha, ale to, to dziwne, że safe tutaj się nie tam. Tam się możesz dostać, gdzie ta wieżyczka chyba też, nie? No wiem, i tam są. I tam sekrety. No, sekrety, tajemnice państwowe. Nie, nie, nie może się dowiedzieć o tym.
No nigdy. Nigdy, przenigdy, nikt nie może się dowiedzieć. Oprócz nas i widzów. No. Znaczy, bo ja to chodzę tak i patrzę, co... Klaser. Upali się. Sorry, wieżyczki. Czemu przestał świecić laser? No bo jak czuję, to wtedy ten laser to zapala. Okej. Wszystko jasne. No, wszystko jest jasne. Wszystko jest jasne, wszystko jest jasne. Tylko nie jest jasne, dlaczego ja trafiłem do jakiegoś dziwnego pomieszczenia. Którego? Gdzie jest tyle poziomów, 22. Aha, ja nawet nie szybko. Było 19, nie? W poprzedniej części? No. Mhm. Było 19. Pomarańczowym musisz dać chyba na tej ścianie drugiej. Tu. O, właśnie. Wszystko wiem, o co chodzi. Nie podpowiadam, nie. O, i teraz musisz laserem. O, właśnie, ale to nie ja ci podpowiadam. Nie. Dobra. Kucnij. Dobra, ściszymy. Pięknie śpiewają. No. O. Tak grubo. Chyba trochę... Szefowa. No. Chyba jadła hamburgery. Albo ona strzela rakietami. Tamte strzelają, wiesz, zwykłymi kulami takimi, nie? Nabojami, a ona strzela może jakimiś... jak się nazywają te lepsze kule takie? Nie pamiętam. Tak wygląda chyba zaplecze każdej komory testowej, że dlatego, że się te kwadraty mogą ruszać, dlatego, że mają z tyłu te ramiona takie, nie? Panie śpiewające wieżyczki. Pięknie. No, przepiękne. Dobra, wracamy do gry i jestem... Chyba byś musiał laser tutaj przynieść. No, chyba jednak nie wiesz. Wiem, tylko... Tylko jestem głupi. Bo ja sam się... Dzień dobry. Tam siebie strzelasz. Co to właściwie jest za... Aha. Dziękuję. To jest takie choćby szkiełko, nie? I ten laser co świeci przez te szkło? Czemu szkło nie załamuje tego lasera? Dziwne. Ja nawet nie mogę przejść to szkło. Właśnie, to jest jakieś dziwne. No nic. Ważne, że można przejść. No ci melodią urodziny. A kiedy ty masz urodziny? Jeszcze długo z czasu. Dużo czasu jeszcze? No. Dobra, jak będziesz miał, to im powiedz, bo ja nie pamiętam nic. Tak. I kolejny poziom zaczynamy. Ja chciałem coś innego powiedzieć. Co chciałeś powiedzieć? Że, nie, tylko że to jest już koniec z Portal Gana, to znaczy sport. Co? Że co i co? To jest już koniec z Portal. Portal. Nie, no, żartuję sobie. To już jest koniec. Sprawdźmy. Nie jest koniec. To ewidentnie nie jest koniec. Prawda? Tak. Wygląda na to, że tak. Że nie. Że nie? Czy że tak? Że co, że tak? Że co, że tak? A, to już znaczy wiem, jak to tak. Przejść. A, wiem, jak to przejść. Ja też. Jak, pokaż. Poka. A zaraz ci pokaż. Tak bym tego nie przeszedł. Na razie to muszę sobie przejść. No. I dać to tu. Nie, to coś ty. Dobra, rób jak uważasz. Nie, ja mnie tu nie mam. Pilot. A możesz mi to zrobić? No zobacz, gdzie możesz postawić portal. Nad guzikiem, nie? No tam mogę postawić. I tam, na tej kładce postaw ten sześcian. Nad guzikiem. Nad guzikiem? I dopiero jak będziesz na windzie, to wyłącz portal i wtedy guzik spadnie, znaczy guzik spadnie na companion cube. Sześcian spadnie na guzik. Spadka, to. No nie, no musisz ten sześcian tam postawić najpierw. Nad guzikiem. Nad guzikiem, dobra, spoko. No, nie.
Nad co? Tu, no. Musi blokować ten laser, żeby winda zjechała na dół. I dopiero jak ty będziesz u góry, na tej windzie... Tylko coś... Nie wyciągniesz go teraz. Okej. Tak, dokładnie. Tak. Teraz idź na windę. Tak. Nie przewróć sześciana. Sześcianu? Sześciana? Boże, jak jestem analfabetyczny. Analfabetyczny jestem. Ja już nic nie mówię. Nie, już nic nie mówię. Dlaczego już nic nie mówisz? No bo nie umiem się wysłowić. Co ty robisz? A ja nie umiem przejść tej prostej zagadki. No przecież ci pokazałem, powiedziałem, jak masz zrobić. Wiem, tylko, no? Tylko że nie trafiłem sobie na windę. No, że nie wskoczyłem na windę. A, no i teraz możesz wyłączyć ten portal, nie? O, właśnie. Fantastycznie. Pewnie myślisz, że... O, niespodzianka! Tyle lat minęło, że na samą myśl dławi mnie wzruszenie. Tyle lat. No, teraz będzie niespodzianka. Będzie poziom. Teraz nie. Teraz już? No, będzie niespodzianka, bo mówiła o niespodziance. Może będzie niespodzianka, ale nie mówiła kiedy. No, może będzie teraz. Może coś powiem. Niespodzianka! Niespodzianka, ale to... Aha, a nie mówiłem? Okej, sorry. Rozdział czwarty niespodzianka. Wow! Teraz zaczynamy niespodziankę za 3, 2, 1! Wszystko zmyśliło. Ale konfetti dostałeś, słuchaj, no. Cię, rodzinie, to będzie. Ale ona jest miła, nie? Rodzice ją opuścili. Och, pięknie. O Jezu! Hej, tam jest. Tam za tą kratką, widzisz? Tam gdzie laser. Niemy krzyk. Zrób tak jeszcze raz. Nie, no żartuję. Nie musisz tak robić. Co teraz? Gdzie teraz? Pewnie jakiś companion potrzebujesz. No. Tam masz guzik. Tam, do góry troszeczkę. O, tam. Tu. Widzisz, za tym szkiełkiem masz guzik. Tu mam. Tak, tam się prawdopodobnie powinieneś dostać. Jakoś. No. Tam muszę się. Zaczekaj, bo to jest takie skomplikowane, że nie... Dasz radę, chyba żebyś nie dał. Dziękuję. Mhm. Teraz jak jestem tu, to mogę. No spróbuj tam. Tu. A tu pomarańczowy sobie daj na ziemi gdzieś, albo tu? Na tym, na ścianie. No idź tam. Ale... Nie, i tam niebieski, o. Tam niebieski? No. A, dobra. Co teraz? Teraz... Szukuję. Teraz nie wyszedł. Zobacz, czy tutaj możesz się dostać do tego guzika. Się uparłeś na te chodniki, a nawet nie wiesz, gdzie masz ten być. Spryciarz. Nie trafiłeś. Trafiłeś. Trafiłem, jestem geniuszem. Dobra. Ale... Tak to zrobiłeś. Bo nie. Ja sobie postawiłem petal, bo... Au. Mogłeś skorzystać z portali i te kostki po prostu sobie bliżej wrzucić, nie? Że chodzi. O, jedna wpadła. Druga też wpadła. Widzisz, jak pięknie masz portal gun. Kurczę, taka givera to by tak ułatwiła życie. Nie? Mhm. Tak by ułatwiła życie. Nie. Wiem, że nie. Możesz dwie pod kątem ustawić. Po ale chcę najpierw załatwić wieżyczkę. Okej. Okay. A, taki cwany. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Już mi wieżyczka nie będzie. Proszę gadać. Przepraszam bardzo, może mnie nie bić ten laser? No nie tak. Tą drugą musisz gdzie indziej ustawić. Panie. A, to? No to ustaw tak, żeby te dwie złapać. Oś. Już wiem o co. Tylko nie umiem zadziałać. Nie wpadnij z tym cube'em. Companion cube. Quadrowalid.
Nie jest tak, tylko świruje. Dobra, patrz na grę. O, dzwoni do moich rodziców. Nie kochają cię, Anusz, słuchaczka. Ale ona ci na każdym kroku, nie? Coś gada takiego głupiego. GLaDOS. Oj, GLaDOS, ty kawalarzu. Rodzice nie kochają. Nie. Byś musiał chyba sobie jeszcze kładkę tutaj gdzieś postawić. No, kładkę. To może. Nie. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przejście. Wpadniesz zaraz do tej dupy. Cypki do sołku. Do sołku. Chyba to wygląda raczej jak nie do sołek, tylko... Dun, dun, dun. Czy my już kończymy? Czy to już jest końcówka? Czy co to jest? Siema. O, jak mu tam? Przenieś. Przenieś. Przerwłem przed. No, przed. O, się zatrudnił, tak? Gdzieś? Jeszcze 5 komór masz wytrzymać chyba. Maybe your prejudiced work site should have accommodated an animal of my size. Thanks for the hate crime, Jer. Hate crime. Czy wiesz, gdzie jadę? A tak fajnie się zrobiło. Fajnie się z nim rozmawiało, nie? Miał przerwę. No, miał przerwę. Znam robotami. To już pozostaje, stary, dobry. No, to fajnie. Komedia plus tragedia. Nie, czekaj. Komedia równa się tragedia plus czas, tak. No tak, przecież. Dobra, myślę, że zaczniemy. Myślę, że zaczniemy sobie z tego miejsca następny odcineczek, nie? No tak. Dobra, no to trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. No hej, pa!